Dzień dobry. Historia Brąby. Historia Brąby należy do historii zawikłanych, pełnych zaskakujących niespodzianek i komplikacji. Jednym słowem przypomina samą Brąbę, tę najniezwyklejszą postać ze wszystkich postaci zwykłych i małych. Brąba nie posiada specjalnie niepokojącego wyglądu, nie wyróżnia się też niczym, co by przykuwało uwagę na pierwszy rzut oka. Jest nieco większym od wiewiórki stworzonkiem o różowym futerku, a na odrobinę za bardzo wystającym brzuszku nosi dużą żółtą torbę wypełnioną różnymi niezbędnymi przedmiotami. Lornetką, wagą, kalendarzykiem, 7 termometrami, zegarem, metrem krawieckim oraz dużym złoconym dyplomem ozdobionym takim napisem. Niniejszym zaświadcza się, że Brąba jest upoważniona do mierzenia i ważenia oraz podawania wyników, ponieważ ukończyła kurs i okazała się bardzo precyzyjna. Podpisano Centralny Urząd do Mierzenia i Ważenia. Wydawałoby się, że trudno wyobrazić sobie milszą i ciekawszą pracę niż praca Brąby. Wędruje sobie Brąba od jednego do drugiego i nic, tylko mierzy i waży. Temu poda długość ogona, nie tylko w centymetrach, ale nawet w calach. Innemu obliczy rozpiętość skrzydeł, jeszcze komuś sprawdzi temperaturę albo waży młodszego braciszka. Zresztą Brąba, bardzo ścisła w obliczeniach, działająca bez pośpiechu, sama na początku nie zdawała sobie sprawy, jak trudny obrała zawód, trudny zwłaszcza dla kogoś, tak jak ona, skłonnego do refleksji. Wszystkie Brąby, jak wiadomo, były skłonne do refleksji i może dlatego tak skromnie prezentuje się ich udział w wojnach i tym podobnych imprezach, w których umysły głębokie, czyli refleksyjne, nigdy nie gustowały. Bo rzeczywiście, jeśli dobrze pomyśleć, to każda awantura, walka, pojedynek okazują się zajęciem ponurym, dość monotonnym, a nawet wręcz nudnym dla umysłu naprawdę dociekliwego. A ta Brąba należała do Brąb wyjątkowo dociekliwych, była, można powiedzieć, najbardziej brąbiasta z Brąb. Zaczęło się od tego, że Fikander, któremu Brąba miała zmierzyć długość uszu, zajrzał do jej żółtej torby. Ojej, zawołał, ale tu dużo różnych aparatów. Stój przyzwoicie, mruknęła Brąba, bo nigdy nie dowiesz się, jak długie masz uszy. Fikander oczywiście zaraz się wyprostował, a Brąba powoli i uroczyście zmierzyła mu najpierw lewe, a potem prawe ucho, a na wszelki wypadek potem jeszcze raz prawe i lewe. Nie ulega wątpliwości, oświadczyła. Każde twoje ucho ma 33 cm i 6 mm długości. Czy podać ci ten wymiar także w calach? Dziękuję bardzo. Wystarczy mi świadomość, że każde z moich uszu ma 33 cm z kawałkiem, powiedział Fikander. Teraz, kiedy będę zamawiał nauszniki, sprawa będzie o wiele prostsza. Oczywiście, odparła Brąba, zaglądając do kalendarzyka. Według specjalnej tabeli potrzebne ci są nauszniki numer 18. Zaraz sobie zapiszę, oświadczył Fikander. Ale wcale nie zapisał, tylko zaczął oglądać jeden z termometrów. Dlaczego jesteś niesprawiedliwa, zapytał, i nie mierzyłeś mi uszu tym aparatem? Ten aparat służy do pomiaru temperatury, powiedziała Brąba. Wyjęła mu z łapki termometr i schowała do torby. Używam go tylko przy podejrzeniu o chorobę. Ale później, kiedy już wracała samotnie do domu, przyszła jej do głowy dziwna myśl. Dlaczego uszu Fikandra nie można mierzyć termometrem, pomyślała. Głupie pytanie, odpowiedziała sobie w myśli. Równie dobrze można by się zastanawiać, dlaczego nie można zważyć temperatury. I choć usiłowała na różne sposoby odpędzić od siebie podobne pomysły, to nie dawały jej one spokoju. Żółta torba zaczęła jej nagle ciążyć, więc usiadła i obrzuciła ją krytycznym spojrzeniem. Rzeczywiście, strasznie dużo aparatów. O wiele wygodniej byłoby nosić ze sobą dyplom i jeden jedyny przyrząd do mierzenia wszystkiego. I im dłużej Brąba się zastanawiała,
tym gwałtowniejszą odczuwała potrzebę wyjaśnienia sobie problemu. Dlaczego nie ma przyrządu do mierzenia wszystkiego? Ponieważ po kilku tygodniach rozmyślania nie mogła dojść do żadnych wniosków, udała się do Centralnego Urzędu do Mierzenia i Ważenia, gdzie poprosiła o rozmowę z głównym mierniczym. Bardzo się ucieszył, gdy ją zobaczył, ale gdy wyjaśniła mu powód swojej wizyty, przestał się uśmiechać i popatrzył bardzo poważnie. Droga koleżanko, powiedział. Urząd nasz przez wiele lat pracował nad skonstruowaniem aparatu do mierzenia wszystkiego, ale sprawa jest o wiele trudniejsza niż się wydaje. Mamy wiele dziedzin, których właściwie nie można wcale zmierzyć. Nie ma aparatów do mierzenia urody, trudno jest dokonać pomiaru radości lub smutku, a zrobienie jedynego przyrządu do mierzenia wszystkiego jest całkowicie niemożliwe, przynajmniej na razie. Więc Brąba podziękowała za rozmowę i dalej ruszyła w świat ze swoją ciężką, żółtą torbą. Tu właściwie urywa się historia, o której można by powiedzieć, że mimo pozorów jest zawikłana, skomplikowana i tajemnicza, ale tak często bywa z historią, w której uczestniczą Brąby. A to jest utwór, który Brąba ułożyła sobie po rozmowie z głównym mierniczym Centralnego Urzędu do Mierzenia i Ważenia. Już tyle lat wędruję i przebyłam wiele dróżek, ale brakuje miary mi. Jak zmierzyć me podróże? Czy kalendarzem, kiedy znów kolejna kartka spadła? Czy też ilością miłych słów od pciucha i fikandra? Czy może sumą wszystkich sum podanych przez maszynki lub, jak doradzał pewien fum, policzyć odpoczynki? Może uśmiechy wszystkich paszcz zsumować w jeden szereg? A może właśnie każdy płacz powinien mieć numerek? Wspólnych wyników moich tras, chociaż nie chciałam wierzyć, nie ma. I nie ma nawet szans, by wszystko naraz zmierzyć. Trudno obliczyć życia szlak, lecz błądzą ci, co chcą by zwątpić w skądinąd znany fakt nieomylności Brąby.